Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj akcja siew żyta. Właściwie już wczoraj zacząłem siew. Pojechałem sobie ruskim wróć T25. Trochę porównałem po orce agregatem i siewnikiem pusto. Na pusto bez agregatu. Dlaczego na pusto? No bo mam jeszcze do zasiania jedno pole, taki ugor po prostu, no i są jeszcze takie części tej darniny z tego i nie chciałem po prostu, żeby to mi więcej wyciągało na wierzch. No i tutaj mamy żytko, takie żytko, siane będzie około 100 kilo na hektar. Muszę sobie jeszcze po prostu zaprawić troszeczkę tego żyta, tam nie wiem, ze dwa wiaderka zaprawię sobie, więcej mi chyba nie wyjdzie, tam już niedużo, tutaj mam przygotowane, tu jest przężyto, to nie to, tutaj mam żyto, maszynka do zaprawiania już czeka i tak, pojadę sobie to do prawie i żyto będzie już z głowy. Co prawda, no taka pogoda jest jaka jest, nie ma bardzo rewelacji pogody u nas, cały czas coś tam dopaduje, no jest ciężko ogólnie w tym roku z siewami, masakra po prostu, masakra. Dobra, zaprawię sobie ze dwa wiaderka tego żyta i będziemy jechać na pole. O, wsypiemy sobie. Załączamy sprzęta. Dobra, chyba już się wymieszało. Materiał siewny. Dobra, starczy. O, pokażę wam teraz właśnie to jedno pole, wczoraj zasiałem, tam jest moje pole, tam zasiałem też te żyto. No i przyjechałem tutaj, tutaj był ugor, tutaj to jest po prostu też ugor taki, tutaj bardziej jest taki piach, już to tam nie orałem. I tu jest zasiane to żyto, no tu jest taka, no piach, nie piach, no taki piach jest, a tam dalej to powiem wam, że jest glina. Kopałem się wczoraj z siewnikiem. I co? No tutaj to muszę przyjechać, po prostu to zabronować, no bo zagarniacze coś tam zrobiły, ale widzicie, że tam gdzie koła ciągnika, no to po prostu są bruzdy. Przelecę to delikatnie bronami i będzie, a tam dalej sieje też te żyto. I ten drugi kawałek, który wczoraj po prostu już nie zdążyłem zasiać, no bo już było ciemno.
No i też tam są po prostu, tam gorzej się to uprawiło. Ogólnie tu była orka i zatalerzowałem to, przetalerzowałem i nic więcej nie robione. No było ścięte kosiarką, no i było spryskane Roundupem, żeby agrosarem to było spryskane, żeby po prostu nie od tego chwastu było mniej. I tak będę jesienią prawdopodobnie pryskał to na jakieś te chwasty, miotłej i te sprawy, no ale to wiecie. No już większe połowę pola zasiałem. Co mi się tak z tym oraniem dzisiaj myli? No, tak to wygląda, widzicie. I będzie na miniaturkę. I co? No i jadę dalej. No ciężko właśnie nagrywać, bo w poprzednim filmiku pisaliście, że wyje, nic nie słychać. No niestety nie słychać, bo skrzynia się dociera. Albo się dotrze, albo się nie dotrze, że tak powiem. Radyjko gra, najwyżej mogę trochę głośniej mówić. Przejedziemy jeden przejazd, żeby was nie mordować tym jakże zacnym dźwiękiem skrzyni biegów w kursusie C360. No zostało jeszcze ze 3 przejazdy. To tu też to bronami przelecę, bo widzicie, no są, no jest, są kuty, ale to jest ugor, no nie ma co się dziwić. Może później pojadę dalej orać tą górkę tutaj, co jest. Tutaj będzie, co tu będzie, przeżyto będzie. Taka bardziej piaszczysta ziemia, ale żytko może jakieś urośnie, to na pasze będzie akurat zwierzakom. Jeszcze kawałek łąki, tam jest takie mokro strasznie, to taki jak praktycznie torf czy coś takiego jest. No, trzeba delikatnie tutaj, no ciężko było to doorać, bo tutaj wiecie, tutaj woda stoi, żeby się nie wpierdzielić kołem. Ja już się przyzwyczaiłem do tego dźwięku w skrzyni, bo jeżdżę w zatyczkach, także głośniej radyjko, zatyczki do uszu i przyjemna jazda, no ale kamera te szumy wszystko wychwytuje, no i wiecie jak to jest, no niestety, no, taki mamy klimat. Może się kiedyś dotrze, a jak nie to już tak zostanie. To później tam jeszcze nagram najwyżej efekt końcowy, jak to zabronuję, bo widzę znowu już jakieś chmury są, żeby to zasiać i zabronować będzie z głowy. Będzie trzeba coś za jakąś inną robotę brać. O, miałem wam dograć w zasadzie to dzisiaj, bo to jest następny dzień. Zbronowania tamtego pola, co wspominałem, co siałem tamto żyto, ale Karol tam potrzebował kamery, no ja dzisiaj rano wziąłem kamerę po prostu i pojechałem na pole włóczyć, jeszcze tam włóczyłem zmiaczysko. Chcę nagrać, załączam kamerę, a tu 3% baterii. No i mówię, to sobie ponagrywałem. To ale mówię, dokończę jakoś ten odcinek, bo tam był się wżyta. No to dzisiaj jeszcze dogram wam. Tu gdzieś był głaz. Dogram wam, mówię, jakąś chociaż końcówkę tego odcinka. Tutaj jest. I właśnie rozsiewam nawóz pod zasiew. Pod zasiew jęczmienia ozimego. Jutro będę to siał. O ten kamsztor mi chodziło. Jutro będę go siał. Wczoraj sobie po prostu jeszcze zrobiłem tutaj agregatem. Tutaj kuty zielone. Ciekawe, czy będą samosiewy przeżyta. Kurde, się nie przyorało dobrze. No.
I tak, o, tak pole się prezentuje. Sieje tarnogran i amofoskę, jakieś 100 kg na hektar, tak tylko trochę, żeby zasilić te zboże. To jest jakaś, no i tak tam dużo składników nie ma, no ale przy dzisiejszych cenach nawozu, także wiecie, jakieś koszty delikatne cięcia muszą być. No 100 kilo to tak wiecie, no tak tylko trochę, jak sól i pieprz do zupy. Tak to się prezentuje. Jadę jeszcze na jedno pole, akurat jak już tutaj jestem, to rozsieję to, rozsieję po prostu pod przężyto, bo może mi się uda jeszcze, że przężyto zasieć, ale zobaczymy jak z czasem. Także widzimy się za chwilę na kolejnym polu.